Witajcie serdecznie w piątym odcinku Ziarenka pod tytułem Imago Dei. Imago Dei. W Księdze Rodzaju, zaraz na samym początku jeszcze, jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale, czytamy takie słowa. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga stworzył go. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Imago Dei. Bóg mówi, że stworzył człowieka po to, żeby był obrazem samego Boga. Obrazem w takim znaczeniu trochę bardziej jakby może lustra. Lustro nie jest obrazem samym w sobie, ale obrazuje coś, co odbija. Jeżeli my patrzymy się w lustro, ono odbija nasz obraz. W bardzo podobny sposób Bóg stworzył nas, abyśmy odzwierciedlali i odbijali chwałę Boga. Jego dobroć, Jego wspaniałą myślność, Jego mądrość, Jego sprawiedliwość, Jego doskonałość. Po to Ty i ja zostaliśmy stworzeni. Abyśmy byli odbiciem tego, co najlepsze w Bogu, a wszystko w Bogu jest dobre, wobec stworzonego świata. Nie będziemy iść w tym momencie dalej, co się stało w historii jeszcze w tym odcinku. Będziemy kontynuować później. Ale spójrzcie się na Księżyc. Pomyślcie o Księżycu przez chwilę. Księżyc sam w sobie nie świeci. On jest ciałem niebieskim, które nie ma w sobie żadnego światła. W przeciwieństwie Słońce ma niesamowite zasoby światła w sobie i gdy świeci, Księżyc jedynie odbija światło. Także my w nocy, kiedy spoglądamy się na Księżyc, widzimy światło. To jest odbicie światła, które płynie ze Słońca. Bardzo podobnie my zostaliśmy stworzeni po to, aby odbijać światłość Boga tutaj na Ziemi. Zostaliśmy stworzeni jako w pełni wolni, dobrzy ludzie, jako istoty, które są w pełni wolne i dobre. I którym Bóg powierzył niesamowitą misję do tego, żeby roznosić jakość Boga po całym świecie. I o tym będziemy mówić więcej w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia następnym razem.